Niektóre kobiety zapytane, co by wolały: czy wpaść pod ciężarówkę, czy być grube. Niestety ja nie lubię mówić tego człowieku, ale tak to było, więc mhm. cytuję. Wybierały, że wolałoby wpaść pod ciężarówkę. Świadomie i z takim właśnie celem wybierać treści. Skoro jestem piękna i atrakcyjna, to mogę wszystko. Gatki o tym, ile ważę, ile mam tłuszczu i na jakiej diecie jestem. Dlaczego tak. powinniśmy tego unikać na spotkaniach? No nie jest tyle, bo będziesz za, za, za duża. Ćwicz więcej, bo trzeba schudnąć, bo wiesz, bo dziewczynki z twojej klasy są chudsze. Albo no, nie zrobisz tego, przecież nie skoczysz wysoko, bo tak jak właśnie się działo czasami w świecie tańca, no nie możesz jeść kolacji, bo trzeba wyżej skakać, tak? Ciało pozytywność nie nie równa się promowaniu otyłości ani nadwagi. Względne jest pojęcie piękna naprawdę. Halo, tu Brzoza, kanał Grube Historie. To osobiste historie moich gości, w których mam nadzieję znajdziecie wiele dla siebie. Grube Historie powstają z moich prywatnych środków. Jeżeli chcecie stać się częścią tego projektu, możecie wesprzeć mnie na Patronite. Subskrypcje i komentarze zawsze mile widziane. Udanego oglądania i w kontakcie. Dzień dobry, w kolejnym odcinku Grubych Historii moją gościnią jest Milena Nosek. Psychodietetyczka, dietetyczka bądź dietetyk, psychodietetyk, jak wolisz. Ja wolę feminatywy. Ja się Nie do nich przyzwyczajam. <laughs> to ten kanał właśnie jest po to, żeby przyzwyczajać ludzi do różnych nowości i do pojawiania się, bo też ostatnio ktoś mi zarzucił w komentarzach, że dlaczego na mojej miniaturce jest słowo po angielsku, body shaming. A dzisiaj, ostrzegam, będzie dużo po angielsku słów, bo będzie o fatolku na przykład, ale o tym zaraz. Najpierw ciebie chciałam zapytać, ponieważ jest to taka mała tradycja, że moje gościnie opowiadają. O swojej grubej historii. No i pytanie, czy ktoś, kto zawodowo zajmuje się odżywianiem, zdrowym odżywianiem i wie, jak to robić dobrze, miał kiedykolwiek problemy z odżywianiem? Jak to było u ciebie? To jest fantastyczne, bo od razu yy, słysząc Twoje pytanie yy, o Twojej grubej historii, tak naprawdę, ja widzę już totalnie coś innego, co tak naprawdę przyszło mi niedawno. I ta moja gruba historia w ogóle nie ma związku z masą ciała. Nie dlatego też, że no, w, od dawna już uprawiam zawód i pewnie jest to takie zobowiązanie i to jest znowu taka kalka, prawda, dietetyk, psychodietetyk, no, musi wyglądać, jestem pod odstrzałem oczywiście, ale z uwagi na to, że wywodzę sobie środowiska takiego, gdzie zawsze na serwetkę zwracało się uwagę, czyli środowiska tanecznego, to od zawsze ta masa ciała jest u mnie taka uporządkowana no, i też... Genetycznie nie ma z tym kłopotu, więc ja zawsze byłam od tego z daleka. Natomiast bardzo przejmowało mnie zawsze historię moich koleżanek z zespołu przyjaciół i rodziny, która ewentualnie się z takim kłopotem borykała. Ale moja gruba historia, trochę połączona właśnie z tym, co powiedziałam, ale dotyczy zawodu. Dlatego, że ja w pewnym momencie życia, tego już takiego dojrzałego, zobaczyłam, że Moje pojęcie o sylwetce, o mówieniu, o odchudzaniu, o właśnie tej, tej epidemii otyłości, zupełnie nie znajduje. Tak, jakby e, równoległego rozumienia tego, jak powinien pracować dietetyk. Dlatego, że ja w tym momencie mam takie poczucie, i to jest zdrowe miejsce, do którego dotarłam w tych celach, że ja chcę ludziom przekazywać zupełnie inny model myślenia o jedzeniu. I to jest grube. Dlatego, że to jest totalnie wyłamywanie się ze schematów, bo dietetyk powinien liczyć kilokalorie, powinien narzucać reżimy, ograniczenia, powinien świecić e, przykładem diety. Na wszystkich powinien być i tak naprawdę żywić się tylko w określony sposób, bo to go w jakiś sposób yy, szufladkuje jako dobrego specjalista. A ja czuję, że za każdym razem, kiedy spotykam się z kimś, żeby o czymś takim porozmawiać, za każdym razem, kiedy spotykam się z pacjentami, z klientami, jakkolwiek ich nazwiemy. To zawsze widzę zaskoczenie, zawsze spotykam się z, z poważnym zdziwieniem, w jaki sposób podchodzę do sytuacji, bo zanim zacznę mówić o jedzeniu, dotykam zupełnie innych tematów i ja wiem świadomie, że nie robię tak jak większość. To mi się z jednej strony podoba, bo to jest rozwojowe i czuję się inaczej, buduję w jakiś sposób swój wizerunek inny. Ale jest to bardzo ryzykowne i też zmierzam się z tym w myślach, że to jest bardzo duży krok, taki właśnie bardzo mi się to podobał, tej gruby, bo mało mm, osób chce mówić inaczej o tak zwanej diecie, ja tak nie lubię tego słowa. E, dlatego trudno mi przechodzi Też nie lubię tego e, słowa Dokładnie, ale to jest taki przełom, którego doznałam kilka lat temu, bo to nie było od początku Ja studiując i oczywiście siedząc, to było dawno, więc wtedy się liczyło wszystko na tak zwaną piechotę Cztery godziny się siedziało, jadłospis się układało, gramy, ważenie, odważanie i tak dalej I mnie się to nigdy nie podobało, bo ja nie czułam... Że to nie jest prawdziwe. Wszelkie tabele wartości odżywczych, cyferki, yy, ważenie pacjenta w szpitalu, czy samokontrola też, prawda? Bo też na własnym przykładzie musieliśmy robić różne doświadczenia i to jest wspaniałe, ale dlatego wspaniałe, że ja teraz wiem, że to jest totalnie ode mnie odległe. To mnie tak uderzyło pewnego dnia, że ja totalnie nie czuję tego, co ma robić taka osoba w moim zawodzie. Bo ja nie lubię mówić o, o kaloriach, o tym jakieś zapotrzebowanie, o wzorze na całkowitą przemianę materii. Totalnie tego nie lubię bo wiem, że to są tylko cyfry, które tak naprawdę człowieka ograniczają. Ja swoim pacjentom nigdy jakby nie każę, co jest w ogóle złym pojęciem, ale są tacy specjaliści, ważyć się, zapisywać w dzienniczku obok gramów spożytej rzodkiewki, bo wiem, że to jest szkodliwe. Co łączycie z Baletem Narodowym? Bo tak jaką informację masz wpisaną w bio? Bo tu czuję, że też się gdzieś kryje gruba historia. Grubsza może. Nie taka gruba jak moje odkrycie na temat własnych, własnych działań zawodowych, ale tak. No jak, tak jak wspomniałam na początku, ja tańczyłam jako dziecko, jako nastolatka. Później wyjechałam na studia, ale już właśnie dlatego wiedziałam, jakie, bo zdobyłam pewne doświadczenie, które mnie do tego zmotywowało, żeby pomagać dziewczynom głównie w zaburzeniach odżywiania. Bardzo Poczułam się taka do tego wręcz urodzona i stworzona, więc z tym się zajęłam. I później po zakończeniu studiów pracowałam w klubach sportowych, żeby zdobyć taką techniczną też wiedzę a propos właśnie białka, suplementacji i tak dalej. Każde miejsce to wiedza. Natomiast później wymyśliłam sobie właśnie, że będę dietetykiem tancerzy. Zgłosiłam się do szkoły baletowej. O którą ja też zresztą się otarłam wcześniej z doświadczenia, więc bardzo chciałam tam działać. Spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem, ja tam sobie podziałałam kilka lat, później poszłam wyżej właśnie do Polskiego Baletu Narodowego, gdzie po prostu zmieniłam grupę działania. To są już dorośli ludzie, są to też obcokrajowcy, więc jeszcze większy rozwój, jeszcze większa taka konfrontacja z tym, jak to się dzieje w świecie... Tam Tańca klasycznego głównie i od ośmiu lat y, wspieram wiedzą y, i inspiracją. Mam nadzieję, taki dostaje feedback tancerzy y, baletu, ale też innych w Polsce grup. Zapytałam celowo o ten balet narodowy, bo jak przeczytałam to u ciebie na Instagramie, że się tym zajmujesz, to od razu przyznam stereotypowo pojawia się taka myśl. Zaburzenia odżywiania. Dziewczynki, które się głodzą, żeby wyglądać dobrze, kiedy tańczą. Jakie masz doświadczenia kiedyś i dziś? Bo skoro pojawiłaś się właśnie tam, to rozumiem też to tak, że to właśnie tam była potrzebna pomoc, dietetyka kogoś, ponieważ my ze szkoły, umówmy się, nie wynosimy. Nic, co dotyczy odżywiania, czyli wynosimy najczęściej kompleksy, zaburzenia odżywiania i Stereotypy. tak dalej. Stereotypy, tak, przekonania. Piękna, o której zaraz mm -hmm. porozmawiamy. Więc jak to było kiedyś i czy ty dzisiaj widzisz nadal ten problem w tym środowisku tanecznym, który jest mega wymagający i uważam, że kładzie ogromny nacisk na to, jak właśnie wyglądamy. Czyli jest talent? Ale wygląd, no niestety, uważam, że nadal na pierwszym miejscu. Jakie ty masz spostrzeżenia? Wygląd jest dalej na pierwszym miejscu, porównując lata wstecz, ale również obecnie, dlatego że mm, to jest też skutek tego jak balet człowieka kształtuje jakie ma wymagania wobec sylwetki i ciała jako narzędzia i tutaj wygląd sylwetki wiąże się bardzo często z tym jaka jest jakość pracy tego narzędzia czyli z funkcjonalnością tak więc tutaj jest to nieodłączne, natomiast zawsze i odnosząc to do, do życia takiego człowieka, który nawet uprawia sobie aktywność fizyczną na poziomie umiarkowanym, załóżmy, dla zdrowia, dla przyjemności. To tutaj problem, jaki pojawia się w tym temacie, to jest to, że rzeczywiście czy społeczności, właśnie czy pracodawcy, czy, czy koleżanki zespołu tych, tych tancerzy, nie ma nacisku typowo na jakość pracy i możliwości ciała, ale tutaj jest to właśnie w tle podszyte tym, jak to ciało wygląda. I tutaj jest taki dysonans, że z jednej strony jakość pracy, co, co było na przykład w Parelu, gdzie, gdzie ostatnio przygotowując pewną publikację, która się pojawi o zdrowiu tancerzy, em, przeprowadzałam wywiady z, z tancerkami, które mają teraz, prawda, są, są już po karierze. E, ta chudość e, wręcz wynikała z niedożywienia. Teraz jest tak, e, bo nie było jedzenia dostępnego. Teraz jest tak, że jest jedzenie dostępne, ale jakby. Ten ślad pozostał, więc tak naprawdę wygląd sylwetki, czyli wygląd szczupłej sylwetki, i ta stygmatyzacja, właśnie tego, że balet przyjmuje tylko szczupłych ludzi, em, dalej pozostał. Więc to się tak wpisało w świadomość, że jest to bardzo trudne do wyplenienia. Na zachodzie jest już trochę inaczej. Zespoły em, mają większą tolerancję na inne proporcje w sylwetce, na inną masę ciała. I tam głównie obserwuje się, do czego to ciało jest zdolne, jakie ma możliwości, czy jest, można powiedzieć, zaradne we wszystkim, co jest mu wskazane robić. U nas, jeszcze, z uwagi na to, że taniec klasyczny podłoże i, i ze szkół rosyjskiej, prawda, a francuskiej jest to trochę trudniejsze, żeby przełamać pewne takie stereotypy. Chciałam nawiązać do badań, które sobie, muszę to przeczytać, no. żeby niczego nie pomieszać. Według globalnego raportu DAF o poczuciu a, piękna tak, i tak, samoocenie tak. dziewcząt, który co prawda był z 2017 roku, ale nie sądzę, że mm -mm. problem zmalał. Myślę, że procent, o którym zaraz powiemy, może się okazać znacznie większy dziś. Prawie

Odczuwa presję by być piękną, a ponad 80 dziewcząt w Polsce nie ma wysokiej samooceny. 80%. To jest dla mnie jak prawie 100%. To jest dla mnie prawie jak każdy. Co myśmy sobie zrobili? Dlaczego jesteśmy w takim miejscu, w którym jesteśmy? Jeżeli chodzi o samoocenę. Fakt jest to zatrważające, ale wynika to przede wszystkim No też są różne publikacje, które zbierają badania na przykład ewolucyjne, tak? Jak to wyglądało? Czy zawsze kobiety miały tak silne poczucie tego, że podlegane są ocenie i jak ten wygląd, jak, jaką rolę pełni wygląd. I też dotarłam do takich badań, niestety, nawiązujących właśnie do tych z 1994 roku, z artykułu, gdzie mówi się o tym, że niektóre kobiety zapytane o swoją sytuację, o stan rzeczy umysłowego, powiązania z wyglądem i jak to się dzieje, zapytane, co by wolały: czy wpaść pod ciężarówkę, czy być grube. Niestety ja nie lubię mówić tego człowieku, ale tak to było, więc mm -hmm. cytuję: wybierały, że wolałoby wpaść po ciężarówkę. I Kiedy to jest już rok? 94. Więc no ciekawe, tak naprawdę, by aż się boję, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, że 80% to prawie jak 100% fakt. Dlatego, że po pierwsze, to, że kobiety zwracają uwagę na swój wygląd i bardziej inwestują w ten wygląd niż w ogóle właśnie w możliwości czy w kształtowanie charakteru osobistego, bo tak to niestety się stało, jest wynikiem tego, że od młodych lat, w zasadzie, jeżeli mamy kontakt z dziewczynką, tak, która ma 3 lata i jest ubierana, załóżmy, w sukieneczki, już ten strój definiuje jej zachowanie. Na przykład, często słyszy tam od opiekunów od, od kogoś, no nie rób fikołków, bo coś tam ci będzie widać, albo no, mm. choć w ten sposób, a nie inny, że już sam strój, czyli sukienka przypisana kobietom, dziewczynkom, już jest ograniczeniem i już jest jakimś hmm. elementem do oceny wyglądu. Więc tak naprawdę to, jak wyglądamy, już nas w jakiś sposób ogranicza. A jeżeli nas ogranicza, no to nie dajemy ciału być. My nie korzystamy z tego ciała tak, jak powinniśmy, prawda? Więc to już jest od tego momentu. I teraz zawsze na takich terapiach właśnie psychodietetycznych ja pytam no, głównie kobiet, skąd się. U ciebie wziął taki moment, gdzie ty wiesz, że wygląd jest u ciebie najważniejszy. Bo ja też słyszę, że słuchaj, no ja wolałabym, jakby wszystko mam, ale ja nie jestem szczupła. Mam, ma jakiś swój ideał. Też nie lubię tego słowa, ale yy, i ma to poczucie nieadekwatności do tego, co prezentuje teraz świat. I mówi, że, mm, nie wiem, czasami wolałaby zginąć, niż dalej hmm. wyglądać tak, jak wygląda. To jest straszne. Więc tak naprawdę, wzięło się to stąd, że w mózgu bardzo głęboko zakorzenione jest takie poczucie, że atrakcyjność to jest wizualność, to jest powierzchowność, bo nawet już niemowlęta, też z badań to wynika, też są takie przytoczone, odróżniają twarz atrakcyjną, że Uśmiech szeroki, jasne oczy, duże, podobają się tak małemu człowiekowi i reagują to, prawda, uśmiechem, oddaje uśmiech. A co dopiero, już człowiek, który na przykład w wieku dojrzewania i tu jest taki, taka ironia losu ja też z nią pracowałam, jak pracowałam z nastolatkami, nie tylko w szkole baletowej, że dojrzewając, dziewczynka nabiera kształtów, prawda, tak. kobiecych i tym samym oddala się od. Ideału. ideału szczupłej sylwetki. To, co pro promowało kiedyś mass media i kampanie modowe, prawda, że modelki, wiemy, no słyszysz modelka, tak jak ty zobaczyłaś, baletnica. Mm. Mm. I już się pojawia z automatu, prawda, takie przekonanie, że to musi być ktoś szczupły, wręcz czasami chudy. I też oglądając różne właśnie wywiady z, z projektantami, też słyszałam, no, że tak, że wśród nastolatek łatwiej znajdziemy kogoś, kto jest zbliżony do ideału i to jest po prostu uderzające i taka nastolatka, która na przykład interesuje się modą, słucha takich wywiadów, widzi jak wygląda ktoś, kto pracuje na wybiegu, od razu uruchamia tam się ten wir myślowy, ja tak nie wyglądam, co zrobić, żeby tak wyglądać. Zadać pytanie skąd to się też wzięło? Media mainstreamowe, prawda? Instagram i wszelkie media społecznościowe, które po pierwsze wymagają od nas tego, że mamy się autoprezentować, prawda? Przez pryzmat tego, jak wyglądamy, trochę manipulujemy tym wyglądem to, jak jesteśmy odbierane. Mówię w żeńskiej mhm. formie, dlatego, że z badań też wynika, że kobiety o wiele częściej mówią o wyglądzie i się na nim skupiają i są mniej zadowolone z tego, z tego wyglądu niż mężczyźni. Jest takie fajne badanie, znaczy fajne, wniosek nie jest dobry, ale mm, też to pokazuje właśnie bardzo te, te różnice. Um, na przykład prezentacji kobiety w bikini, że kobieta częściej zaraz coś znajdzie i zawsze będzie coś nieidealnego. zawsze będzie coś przeszkadzało, czy mm, to, że nie ma przerwy między udami, czy ma brzydką skórę, brzydką właśnie już Podłożyłam się tym, jak już mój autopilot też mówi, i że wygląda nieatrakcyjnie, że nie ma wyeksponowanego czegoś, a mężczyzna sobie pomyśli, że wygląda głupio. Więc ja bym wolała, że wyglądam hmm. głupio, niż wyglądam, bo mam nie takie udo albo nie takie kolano albo nie taki, nie, nie taki układ, prawda, ramy. Więc to jest um, bardzo głęboko w nas i pytanie, czy to się zmieni? Na pewno się nie zmieni, bo ewolucyjnie się to nie zmieni, ale może się zmienić to, jak to odbieramy i jak pracujemy z tym, że jesteśmy poddane ocenie, jak oglądamy media. I jak będziemy dalej no to w stop. tym kierunku? No to tu właśnie ja chciałam Cię zapytać: skoro ewolucyjnie się nic nie zmieni, a ja liczyłam tutaj na jakiś złoty środek, to co ty radzisz? Nie żartuję sobie oczywiście, ale co możemy zrobić my jako jednostki, żeby nie wpadać w siłę tej obsesji piękna? Bardzo dobre pytanie, i ja też nadal szukam odpowiedzi. Mam, mam tutaj parę takich wskazówek, o chwileczkę, za chwileczkę o nich powiem. Natomiast na pewno tutaj też chodzi o tę edukację nastolatek i dzieci. Jeżeli jesteśmy rodzicami, to tutaj jest też głęboka praca, bo media się rozwijają, technologia idzie do przodu, i już widzę, że walka z siedzeniem w. Mówiąc kolokwialnie, w telefonie jest ogromna. I budowanie tej, tego poczucia, co znaczy ciało. U dziewczynek małych, prawda? Ale to za chwileczkę. Natomiast my, jako teraz, oglądamy sobie Instagram, prawda? Wyidealizowane, przestałam tak, to robić. Sylwę... Po prostu. No właśnie. I to jest właśnie odpowiedź, więc ty <grym> znasz odpowiedź, ale rozumiem, nasi słuchacze <grym> y, y, tak może jeszcze y, oglądający szukają. szukają. Natomiast najlepszym takim rozwiązaniem jest po prostu odejście od tego. Y, ja nie mówię, żeby nie oglądać Instagrama, ale świadomie i z takim właśnie celem. E, wybierać treści i budować sobie taką e, wokół tego no znów już jest słowa świadomość, ale o nią się wszystko rozchodzi, że m, dlaczego ja podlegam, dlaczego idę za tym, dlaczego ja myślę, że to jest idealne, dlaczego ta dziewczyna e, mając inny kolor włosów ma lepsze. Mhm. E, dlaczego tak mają wyglądać nogi, a nie inaczej. Jest bardzo dużo zjawisk, które też mówią o tym, prawda, ten bodyshaming, właśnie fat-shaming i w ogóle inne jeszcze zjawiska, które też zapętliły myślenie o tym, że szukamy wciąż wersji jakiejś siebie, do której i tak nie dotrzemy, bo to jest ten problem, że jakby nie ma tej samoakceptacji, tak? Wiele osób, które idzie na terapię z powodu tego, że depresyjne momenty pojawiają się wtedy, kiedy nie akceptuje ciała, nie umysłu, tylko ciała, czegoś, w czym powinniśmy się czuć jak w domu, prawda? I, I mamy to ciągle na sobie i ze sobą, to tak naprawdę dotyczy to zupełnie innych kwestii, więc yy, na pewno świadome odejście, selekcja, yy, czas w sieci, prawda? Yy, skupianie się na faktach. A nie na tym, jakby mogło być, bo jeżeli mówimy o ideale, którego nie ma, to oglądając selwetki czy obrazy, które nam się podobają, ciał, my pogłębiamy to poczucie, właśnie, nieprzynależności, takiej, jaka powinna być, mm -hmm. prawda? Więc ja zawsze sobie polecam i zawsze też terapeutyzuję w ten sposób, żeby robić sobie notatki, żeby zacząć od tego, dlaczego tak naprawdę tej akceptacji nie ma. Co ja bym chciała mieć i dlaczego? I naprawdę, sobie odpowiedzieć tak szczerze na to pytanie, dlaczego akurat takie włosy? Dlaczego taka skóra? Co u mnie jest do realnego naprawienia, ale czy to naprawienie naprawdę jest potrzebne? I w jaki sposób I co, to zmieni? co to? I co zmieni to zmieni w moim życiu wtedy? Tak, i to jest bardzo dobre, do czego nawiązałaś i też chciałabym uczulić tutaj oglądających i słuchaczy na to, bo bardzo dużo mam takich pacjentek, które nie mają tego punktu, gdzie czuły się idealnie. Więc to I już prawdopodobnie mówi. przerwy ci nigdy go nie Dokładnie będą. miały. tak. Więc dlaczego to jest tak właśnie niedobre, żeby nakładać sobie graniczne daty, graniczne kilogramy, centymetry, że ja muszę tyle, a ona ma tyle, mm. wyglądać w jakiś sposób? To jest całkowicie nielogiczne myślenie i my mamy tak krótkie życie, to jest może takie górnolotne, o czym mówię, ale naprawdę szkoda czasu na to, żeby skupiać się na wyglądzie i ograniczać w ten sposób swoje możliwości, bo zamiast inwestować w kształtowanie osobowości, w to, jak Jakie ja mam podejście do relacji, prawda? Jak budować relacje, co robić dla ludzi bądź dla siebie, ale w takim fajnym wymiarze, bo skupianie się na wyglądzie do niczego nas dobrego nie doprowadzi. Dla mnie najważniejsze jest, żeby człowiek chciał inwestować w zdrowie swoich narządów. Dlaczego tak dużej uwagi nie poświęcamy temu, jak pracuje trzustka, jak pracuje wzrok, jak pracują stawy? Pomyślmy sobie, hmm, to jest dobre dla wizualizacji, mając 70 lat. Co z tego, że ja przez. 40 wcześniej inwestowałam nie wiem, w skórę. No może to widać, tak? Mhm. Ale co mi to daje dla mojego zdrowia takiego wewnętrznego? Jak funkcjonują moje nerki? Czy ja nie muszę na przykład na spotkaniu z koleżankami w wieku do 70 lat biegać co 5 minut do toalety? To będzie ważniejsze, bo to jest komfort życia. A to, że będę miała więcej zmarszczek niż moja koleżanka obok, na pewno nic się nie zadzieje. Więc trzeba sobie tak daleko wybiec i. Odpowiedź na to pytanie, czy dlaczego inwestycja właśnie w zdrowie, samopoczucie, komfort życia taki realny, nie ja mogła podbyć do autobusu, że ja będę mogła oglądać y, seriale i nie będę się źle czuła, tak? Y, naprawdę y, zdrowie takie y, fizyczne? Totalnie, bardzo często odbiega od tego, co jest na tym opakowaniu. I tutaj można to chyba podsumować takim zdaniem, które właśnie do mnie przyszło, że ciało to nasz dom. Teraz wyobraźcie sobie, że, że, że macie dom, który wygląda jak ruina na przykład. No to wypadną z niego okna. Wygląda, nie będzie drzwi, tak, nie będzie schodów. Dokładnie tak, ale już też widzę po tobie, że generalnie mówisz, jak wygląda, ale w sensie takim, że. Jak jest mhm. y, odczuwane. Tak, jak jest odczuwane. Tak. No, czy ktoś chciałby mieszkać w domu, który tak. jest zburzony, w sensie nie ma nic nie mocnych działa. fundamentów i tak. w którym nic nie działa, nie da się nie otworzyć działa. tego okna. Dokładnie tak. Właśnie, o to mi chodziło, jak wygląda właśnie od środka, że ten środek, wygląd środka, o może tak powinniśmy o tym powiedzieć, tak, oczywiście. wygląd środka jest najważniejszy, bo to on jest fundamentem tego domu. Tak. I to jest taki prosty rachunek wręcz, bo no naprawdę nawet nie mamy czasami pewności, że ten cały anti-aging, taki beauty, prawda, że on rzeczywiście będzie miał odzwierciedlenie, tak. tak? A to, że ja zadbam o, o krew, właśnie o, o profilaktykę chorób, które naprawdę są w wielkim uciążliwym aspektem w starości. Dlaczego starość się źle kojarzy? Potem już dochodzimy do tego wniosku, że nie dlatego, że ciało jest pomarszczone, bo no i tak będzie. Może twarz nie będzie, jak sobie ją naciągniemy. I co z tego? Właśnie moje pytanie jest, co z tego? Ja na szczęście już dotarłam do tego, że mm, oczywiście to nie chodzi o to, żeby nie pielęgnować, bo też pytałaś wcześniej, czy w ogóle powinniśmy się dobrze czuć. Jak tutaj przyszłam, to fajnie zaczęłaś rozmowę, że o jak ładnie wyglądasz, a powinnam zapytać, jak się czujesz. I to było fantastyczne, i chciałabym, żeby tak było, dlatego że miło jest um, usłyszeć komplement, to on jest bardzo ważny, ale w sposób w jaki my go rozumiemy, czy to definiuje mnie, że ty mnie polubisz, czy nie, że ja ładnie wyglądam. To jest bardzo niebezpieczne. Tak. I nastolatkom i dorosłym osobom trzeba uświadamiać to, że okej, okay, um, ciesz się tym, że ładnie wyszłaś na zdjęciu, poprawiałaś go pięć razy, ale trudno, mm. y, że ktoś ci powiedział, że ładnie wyglądasz, ale w sposób w jaki ty weźmiesz i w jaki sposób to określi ciebie dla siebie jest ważniejszy, prawda? A jak się czujesz, już wymaga y, jakiegoś myślenia. Jak ja się czuję, no nie wiem, boli mi kręgosłup, yy, nie wiem, nie widzę dobrze. To już jest poważniejsze tak. i super, tak? Więc zadawajmy sobie to pytanie jak widzimy człowieka drugiego i mobilizujmy też jego mózgi, jak się czujesz. Co dzisiaj fajnego dla siebie zrobiłaś? Nie? Tak, dokładnie. To jest fantastyczne. E, dziewczyny, zostawiajcie w komentarzach e, odpowiedź na takie pytanie. Ile razy w życiu nie pojechałyście na wakacje w określonym czasie, bo czułyście się za grube i postanowiłyście schudnąć do tego czasu? Albo nie poszłyście na jakąś imprezę, bo czułyście się niewystarczające? Napiszcie proszę, ile osób z was tak miało? Myślę, Świetnie, że... tak. Bardzo dobre zadanie. Yy, tak, ja jestem zawsze. Ja tak miałam wielokrotnie notatek. w życiu. Mm -hmm. Tak, i przestałam tak mieć w tym roku. Yy, I powiem ci tak, powiem to pierwszy raz otwarcie. historie yy, które robię yy, na temat, nie powstałyby, bo ja jestem w najgorszej formie swojego życia. Yy, czuję się strasznie w swoim ciele, yy, walczę z tym. Natomiast yy, powiedziałam sobie, że jak nie teraz, to później też tego nie zrobię, że nie ma dla mojego ciała lepszego momentu. Po prostu to musi być teraz. No i to gdzieś tam mi się pomogło podnieść. Więc yy, yy, no pojawia się takie pytanie: co mówić dzieciom, małym dziewczynkom? Myślę, że chłopakom też, bo to też trzeba pamiętać, że chyba ta obsesja piękna już dotyczy, tak jak mówiłaś, większej, większym procencie dziewczynek, ale chłopaków jednak też. I to też się pojawia u mnie w wideokasie, mam też męskich gości i oni też opowiadają o tym, że mają kompleksy i są przytłoczeni tą obsesją piękna. Więc co mówić dzieciom, albo czego nie mówić, żeby nie obudziły się któregoś dnia... I nie stanęły przed lustrem, i powiedziały: No nie idę tam, no bo jak ja wyglądam? Mhm. Po prostu. Tak, bardzo ważne, co podjęłaś. Na pewno odpowiem łącząc pytanie, co mówić, a czego nie mówić. Najlepiej jest komunikować i kierunkować te komunikaty w ujęciu mówienia o czynnościach tego dziecka, w jaki sposób coś zrobiło, jak się zachowało a nie na to, jak wygląda. Albo zadawać pytania. Czy uważasz, że dobrą spódnicę sobie wybrałaś? Dajmy przestrzeń, tak? Bo wtedy my nie, nie oceniamy. To jest bardzo trudne, bo oceny mamy też w predyspozycjach naszego układu nerwowego i tak naprawdę patrząc na coś ładnego, atrakcyjnego... Uruchamia się ośrodek nagrody, więc my dlatego tak mocno musimy tego pilnować, bo to jest ludzkie, ale musimy pilnować, żeby komuś nie zrobić tym krzywdy i sobie, więc bardziej na to na przykład kierując nie epitetami a dotyczącymi wyglądu, na przykład o, jak ładnie wyglądasz, tylko o jak ładnie się ubrałaś, albo o jak dobrze wybrałaś, albo dobrałaś sobie sweterek do spodni, do chłopca bardziej na czynności, ponieważ później mężczyźni mają właśnie to, że chcą się czuć tacy prawda, sprawczy, decyzyjni i tak dalej, więc dla nich komentarz, no ładnie się ubrałeś niekoniecznie <laughs> Nie może zrobi być wrażenie. Tak. tak, dokładnie. Więc myślę, że Wzmocnienie tego poczucia wartości, pewności siebie, samoakceptacji i, i, i ta wysoka samoocena będzie lepsza, jeżeli będzie ukierunkowana i zbudowana na kanwie właśnie tych komunikatów, które oceniają, delikatnie mówią, oczywiście oceniają, ale skupiają się na tym, jak ktoś coś zrobił i na przykład jak się dzięki temu czujemy. Że oj, um, idę z Tobą, ja wyglądam tak, Ty sobie świetnie dobrałaś ten strój, będziemy razem fajnie wyglądać. Żeby zawsze ten komunikat był pozytywny, ale ukierunkowany właśnie na to, jak coś się stało, albo na czynność. Na czynność, dokładnie A nie na to, czynność. czy jesteś piękna, czy nie. Dokładnie, bo tak naprawdę y, potem, y, bo są też rodzice, którzy całe życie powtarzają dziecku: jesteś piękna, no i co, jesteś to jest złe? wyjątkowa. Może być złe, dlatego że później, wyrastając w takim poczuciu, że jesteś piękna, wyjątkowa i jakby idziesz w świat, i możesz, ryzyko powstawania tej oceny dla innych jest duże, dlatego że będziesz się porównywać, będziesz może, możesz być zrozumiała, mm. prawda? Może być tak, że będziesz oceniać bardziej innych i na przykład będziesz sobie dobierać tak społeczność w sposób taki, gdzie swoją miarą piękna też ich bierzesz, prawda? Więc nie będzie tego takiego hamulca, bo no żebyś nie, nie zacietrzewić, prawda? To, to mm. jest ważne. I tak będziesz słyszała komentarze, ale jeżeli to jest zbalansowane, a nie tylko na tym, że jestem piękna i uważam się za piękną, no to. I to jest jeszcze, jeszcze to ryzyko tej obsesji, że tak naprawdę taka osoba wcale mimo, że ma wysokie poczucie tej, tej swojej atrakcyjności, to tak naprawdę nie jest powiedziane, że nie ma z tego powodu kłopotów. Bo często paradoksalnie, jest tak paradoksalnie, tak. dlatego, że może się w niej rodzić takie poczucie, że skoro jestem piękna i atrakcyjna, to mogę wszystko. A w rezultacie, na przykład w pracy, może się okazać, że wcale tak nie jest. Więc budzi to rozczarowanie, mm. zawiedzenie się, prawda? A może sobie też w ciągu życia stawiać jeszcze wyżej poprzeczkę. Skoro od dziecka mam poczucie, że jestem piękna, to ja teraz nie mogę tego zepsuć. Więc muszę być na diecie, muszę ćwiczyć, żeby to utrzymać. I tak naprawdę mm. taka osoba tak samo straci moment swojej idealnej sylwetki, jak osoba, która jest w odwrotnej sytuacji, której powtarza, no nie, no nie jest tyle, bo będziesz za, za, za duża. Ćwicz więcej, bo trzeba schudnąć, bo wiesz, bo dziewczynki z twojej klasy są chudsze. Albo no nie zrobisz tego, przecież nie skoczysz wysoko, bo tak jak właśnie się działo czasami w świecie tańca, no nie możesz jeść kolacji, bo trzeba wyżej skakać, tak? A więc niebezpieczeństwo jest po dwóch stronach. Nigdy nie ma tak, że Przechwalanie i takie y, tylko pozytywne aspekty y, są przekazywane i to jest dobre w rezultacie, ani te negatywne. No negatywne oczywiście mają moc, mocniejszą siłę rażenia i cios jest większy później, tak. ale absolutnie to musi być zawsze zrównoważone i ja polecam y, też chyba z własnego doświadczenia, bo y, no jestem wdzięczna gdzieś tam mojemu środowisku domowemu, że raczej. W żadną stronę to nigdy nie szło. Ani nie byłam za bardzo wychwalana epitetami takimi, ani, ani nie słyszałam takich mocnych komentarzy negatywnych. Zawsze raczej było oceniane to, co robiłam, więc może dlatego tak mówię, bo widzę, mhm. jak to się przełożyło i, i też pracując z nastolatkami, widzę, jak to jest. Że Czyli balans. Balans, tak. I, I współpraca. I zadawanie pytań. Dziecku y, bardzo dobrze jest zadawać pytania. A co to ty prawie. myślisz? Bo jeżeli na przykład, tak jak y, wspomniałaś, no, dziewczynka czy, czy chłopiec słyszą na swój temat osąd, tak? Y, rodzice też dają osądy. I też łatwiej niż obcy ludzie. Hmm. Ale my z tym osądem idziemy. Znaczy, z rezultatem tego osądu idziemy. I później jest tak, że powstają konflikty y, w klasie, w, gru w grupie sportowej albo gdziekolwiek, że. Nie zgadzamy się z czyimś osądem, bo mieliśmy w trochę inny. No właśnie. Więc może nie warto aż tak dawać takie poczucie, że ja muszę być, ja muszę podlegać ciągłej ocenie i to jak wyglądam mnie określi. A takie komentarze rodziców w obecności dziecka na przykład. O Jezu, ale się najadłam, mówi mama, Ych, wyskoczył mi strasznie duży brzuch. Albo ojeju, jak ja brzydko dzisiaj wyglądam. Albo słuchaj, nie idziemy na tą premierę do kina, bo ja dzisiaj mam, nie wiem, pryszcza na środku czoła. Mm -hmm. Co to robi dziecku? Praktycznie to samo jakby może nie jest to bezpośrednie wymierzenie, że to dotyczy tego człowieka, ale co się dzieje? E, taki człowiek e, buduje sobie wizerunek takiej mamy właśnie, która e, dba o wygląd, więc Dziecko musi być jest doskonała, kolką, tak? Musi być doskonała, więc ja też bo to jest mój wzór do naśladowania. Dziecko tak nie myśli, ale w jego poświadomości się buduje wzór i powtarza: naśladuje jak nikt. Buduje nawyki myślowe, więc okej, okay, mama wygląda tak. Na przykład, dziecko sobie myśli, mama wygląda przecież dobrze, a ona mówi, że wygląda beznadziejnie, więc o co chodzi? I traci taką też realną ocenę na to, bo to jest mamy ocena. Bardzo trzeba uważać, co się mówi przy dzieciach. Ja akurat pracuję z nawykami przy stole. Często jest tak, że rodzic nakłada dziecku broku, bo wie, że jest zdrowy. A sam je na przykład y, coś dziwnego, tak? które mm. w ogóle odbiega od wszelkich założeń. I dziecko zaczęło je ja mieć. Bardzo częsta sytuacja, to tak. prawda. Mm. Y, więc dziecko naśladuje i to, co słyszy, będzie sobie wgrywało i potem będzie kojarzyło. No, mama nigdy nie była zadowolona ze swojego wyglądu i teraz dorosła dziewczyna sobie pomoże pomyśleć, ok, to pewnie nie była zadowolona też ze mnie, a ja jestem do niej podobna i wiele innych różnych tutaj torów myślowych się pojawia, dlatego bardzo trzeba uważać. I to nie dotyczy tylko kobiet tym razem. Bo na przykład często tatusiowie też mówią: O, muszę tutaj przypakować, bo jak ja wyglądam, tak. albo wisi mi ręka bez sensu, albo no, jestem jakiś słaby w piłkę, więc muszę się bardziej starać. Dobra, to dzisiaj nie jem kolacji. Hmm. To też się dzieje wśród ludzi. Czy w zależności od płci, tak? Ale bardzo trzeba też na ten, na ten swój wygląd uważać, w sensie takim, jak go oceniamy. I czy w ogóle jest potrzebne mówienie o tym? No i dobra, dochodzimy do. do... Dorosłości swojej, kiedy już nie jesteśmy tymi małymi dziewczynkami, które się nasłuchały w życiu i nadal sobie to robimy. Idziemy na spotkanie z koleżankami i co się dzieje? Dzieje się, uwaga, po angielsku będzie fat talk, czyli gadki o tym ile ważę, ile mam tłuszczu i na jakiej diecie jestem. Dlaczego powinniśmy tego unikać na spotkaniach? I bo przecież jest, słuchajcie, no jest tyle fajnych innych rzeczy do przegadania, ale, ale co, nam, co nam też takie rozmowy robią? Mm. Nie tylko na spotkaniach, ale najgorsze jest to, jeżeli rozmawiamy, dzielimy się czymś na spotkaniu, to znaczy, że jest to w naszej głowie, prawda? I chcemy mm. teraz skonfrontować ze swoimi tutaj rozmówczyniami. E, fat Talk ogólnie jest takim ruchem, który wbrew pozorom psychologicznie to jest tak wytłumaczone w badaniach, bo obok mamy też Ugly talk, old, old Talk. Niestety, mówienie o starzeniu, mhm. o szukaniu zmarszczek, siwych włosów, to zaraz, ale faktog jest bardzo niebezpieczny, dlatego że wbrew pozorom, z jednej strony paradoksalnie daje uczucie ulgi. Dlatego, że jak ja zacznę mówić o tym, oj, tu mam fałtkę, a tu mi się nie podoba moje biodro, to generalnie szukamy, czy ja nie jestem dziś lepsza od mojej rozmówczyni, może ona ma mniej, może więcej. Tu wchodzi porównywanie się, pogłębianie swoich wymyślonych, czy określonych, bardziej może niewymyślonych wad, i tak naprawdę pogłębia jeszcze wahania nastroju, które wynikają właśnie z tego, że nie jesteśmy zadowoleni ze własnej sylwetki albo z ciała. Generuje w innych poczucie oj to ja może ja mam więcej porównywanie dalej przecież ona jest szczupła. A mówi o tym, że ma gdzieś fałdy, to co ja dopiero mam, Dokładnie. że wyglądam jak monstrum, prawda? I to jest świetne, o co, o co zaczepiasz, bo ja też w swoim zawodzie. A propos tych grubych historii, dotarłam do takiego punktu, że ja też mówiłam um, w towarzystwie um, osób o większej masie ciała niż ja, o tym, że ja coś mam nie tak. Że jesteś za drobna. Że ze Nie, mówiłam inę, Że mam tutaj, mam fałdkę, kurczę. Okej. Okay. Tak, to było bardzo dawno temu, ale hmm. też dotarłam do tego, że. Nieświadomie. Róbiłaś nieświadomie, to nieświadomie. ja robiłam ludziom, hmm. prawda? Że patrząc na mnie, ktoś pomyśli sobie, wariatka, no gdzie ona ma tłuszcz, prawda? Ja słuchaj, jest coś takiego skinny fat, prawda? Skąd wiesz, może mam? I to znowu jest ta, ta rozmowa, ale najniebezpieczniejsze jest to, że jest porównywanie się i pogłębianie, niestety, tych stanów, które, z którymi walczymy, ale mm, tak jak wspomniałam na początku, to daje poczucie ulgi. Daje takie poczucie, że wypowiedziałaś to, zrzuciłaś z siebie jakiś ciężar. Mówię tak mocno, dlatego że to jest dla niektórych ciężar, prawda? Nie taki w sensie nawet masy ciała, ale psychiczny, psychiczny prawda? Dalej znów. Pcha do tego, żeby szukać gdzieś ideału. Porównujemy się właśnie z osobami, które siedzą, które mówią i tam się dzieje po prostu tyle w tej głowie, że wychodzimy z takiego spotkania bardzo zmęczone. To nam to robi, właśnie, prawda? Wcale nie pocieszone, że wypowiedziałyśmy. Dlaczego? Dlatego też, że osoby, było takie badanie, kobiety miały za zadanie na, na uczelni, bodajże w Oksfordzie, bo to było nieważne, miały za zadanie właśnie napisać dialog z przyjaciółką o tym, co im w ciele przeszkadza? A propos właśnie tego fat-toku, dlaczego jest szkodliwe. I tak naprawdę, jeżeli osoba obok nam powie: Nie, no co ty super wyglądasz, to my jej nie ufamy. Z Dlatego, się, że to przekonanie w głowie jest tak silne, że ty najpierw musisz zrobić pracę, musisz sobie do siebie pogadać: No, okej, okay, czy to jest realny tkanka tłuszczowa, czy to jest realny pogląd. Jeżeli nie wiemy, że mamy podjąć taką pracę, no to jest trudno, ale rzeczywiście to jeszcze pogarsza tę sytuację. Pogarsza ten monolog wewnętrzny, który jest naturalnym, ludzkim odruchem człowieka, ale. Dołuje jeszcze bardziej, jeżeli o tym mówimy. I to jest bardzo smutne, bo, bo krzywdzące i destrukcyjne, prawda? Mhm. Doskonale widać to, w jakim punkcie społecznie my w Polsce jesteśmy. Myślę, to dotyczy też to pewnie innych krajów. No ale jesteśmy w Polsce, trzymajmy się Polski, widać w komentarzach pod moim filmem z Gosią Gacek Sroką, w której to rozmawiałyśmy o tym, jak dopadł ją hejt po jednej z publikacji w biznesie. Chodziło o filmik na TikToku, mm -hmm. dotyczyło to jej działalności, czyli marki Props yy, nikt nie skupił się na tym, że ona tam mówi o torebkach, że to jest o jej biznesie, tylko posypały się komentarze, które ją załamały do tego stopnia, że na dwa dni, czy tam kilka dni nie zeszła w ogóle do firmy, załamała się, chciała w ogóle rzucić tą filmę. Mm -hmm. Wszyscy pisali, że z gruba otyła, i najgorszy był komentarz taki, mm, że najlepiej było, gdyby się zabiła. I teraz cała rozmowa godzinna jest właśnie o tym, a w komentarzach lekarze, internetowi wypowiadają się na temat tego, ja tam toczę z nimi drobną walkę, że to nie o tym jednak, i że to jest przekroczenie granic, i że nie musimy goś, yy, Asi mówić, że powinna y, się leczyć na otyłość, i że to nie jest nasze zadanie. Przypominać o czymś, o czym doskonale no, ale być wie, ma świadomość dokładnie, ma świadomość tego, w, na jakim etapie jest. Sama zresztą gdzieś to tam w rozmowie przemyciła. I dyskusja na ten temat, ale nie, ale to jest w ogóle, żeby nie skłamać, ale generalnie chodziło o to, że to jest promowanie otyłości. To, co ja robię, to nie jest... I że tej ciało pozytywności to nie mają wszystko do, wszyscy dość. No więc teraz pytanie. Co ty sądzisz o nurcie ciało pozytywność? Jak ty na to patrzysz? No ja mam... Mieszane uczucia, co do samego hasła. E, j, j, dziś. Jasne. E, na razie odpowiem na Twoje pytanie, nie będę się odnosiła do tej sytuacji, o której mówisz, chociaż jest, wymaga, ale się powstrzymam e, tymczasem. Tylko powiem tyle, że rzeczywiście to jest udowodnienie tego, czym mówiłyśmy, że tak. znów e, jest e, opakowanie, mówiąc brzydko, e, prawda, a nie to, co osoba reprezentuje, czym się zajmuje i co ma do przekazania. Więc to jest. Po prostu do, do poważnej krytyki i ja takim ludziom gorąco współczuję, że skupiają się właśnie na tym. Ale e, ciało pozytywność m, bardzo szeroki trend. E, ja bym była za tym. Gdyby to było skoncentrowane na zdrowie znów, prawda? Bo to, że namawiamy dziewczyny, kobiety, no mężczyzn też, ale no, ja podkreślam tak dzisiaj te kobiety, tak. dlatego że problem dotyczy nas głównie tutaj tej sylwetki obsesji piękna. Że to nie jest absolutnie ciało pozytywność nie równa się promowaniu otyłości, ani nadwagi. I na pewno nikt kto jest autorem tego ruchu nie miał tego na myśli, nawet w intencji. Dlatego, że chodziło bardziej o to, żeby pokazać właśnie ciało jako e, rzecz, którą, znowu uprzedmiotawiam, ale tak to się tak. dzieje, gdzie jest z nami nieodłączne i jakie by nie było, e, z, czy z defektami, czy bez, to jest to jednak część człowieka. Jego tożsamości, prawda, w którym żyje i i dzięki której w ogóle funkcjonuje. I tak naprawdę pewnie chodziło o określenie tego, że na przykład chodzi o dbałość o to ciało w kontekście higieny. Czystości, ym, prawda? Pielęgnacji, takiej, która się, życia. Tak, w jakiejś W jakiejś też normy społeczne, że na przykład wiadomo, że no, człowiek, który o siebie nie dba i pozwoli na to, żeby na przykład pawił się jakiś obcy zapach, którego nie powinno być. No, jeżeli człowiek żyje w, w świecie takim, gdzie są dostępne środki higieniczne, czy podstawowe takie e, rzeczy, no to powinien z tego korzystać. I to się zgadzam, więc mo, może bardziej to. I jeżeli to ciało pozytywność by dotyczyło. Właśnie profilaktyki, na przykład takich zachowań braku higieny czy hmm, lekceważenia sygnałów płynących z ciała, że na przykład y, mamy wysypkę, mamy alergię, y, prawda, czy wypadają nam włosy, coś się niedobrego dzieje z tym ciałem, to to nie jest do akceptacji, tylko to jest do zadbania i profilaktyki chorób i zapobiegania też, ale leczenia ich. A ciało pozytywność zostało odebrane tak, i właśnie źle, że mamy akceptować, yy, znów chodzi o tą sylwetkę, o masę ciała. Właśnie. I to jest bardzo niedobry ruch, który, mówię, nie był w zamierzeniu. Tak, tak się spodziewam. Przynajmniej jak ja bym coś takiego wymyśliła, to na pewno by nie był, ale, ale dlatego o tym mówimy, prawda? Ty też. Tak. E, więc tutaj mm, absolutnie nie jestem za tym, żeby promować e, otyłość jako chorobę, ale też e, co do kampanii społecznych, to też się tutaj można odnieść, że ciało pozytywność odnosiło się do różnych kampanii społecznych, tak, tak jak na przykład firma, o której wcześniej wspomniałaś. E, bo były pokazane mankamenty, tak zwane kobiet, tak? Celulit, takie rzeczy, właśnie większe biodra, krągłości i tak dalej. I to było w dobrym zamierzeniu, bo pozwalało kobietom zobaczyć, że nie trzeba właśnie wyglądać tak jak ktoś, kto jest szczupły, ma takie proporcje, a nie inne. I całe życie tylko, jest modelką i pracuje w tej branży, a tak, głównym celem tylko jest nabywanie ocia. Tak, tylko można wyglądać. Inaczej. Mm -hmm. Można wyglądać tak, jak Ty wyglądasz, jedna, druga czy szesnasta, prawda? I to było do tej akceptacji. I ciało pozytywność powinno się na tym skupiać, przede wszystkim na przekazie, że nieważne jest, czy kilogramy są w tym momencie do likwidacji, bo zagrażają zdrowiu, czy one po prostu są, bo mam taką tendencję albo. Po prostu mam inną budowę Ud niż moja koleżanka, albo ktoś z pierwszych stron gazet. Więc jeżeli to nie promuje chorób i związanych też z otyłością, to ok, ale jeżeli się skupia na tym, że yy, yy, namawia się osobę otyłą, żeby zaakceptowała siebie, jaką jest, przy czym, i tu się zgadzam, akceptuję, że ciężej jej się chodzi, nie może podjąć aktywności fizycznej, yy, nie może zawiązać butów, yy, ma zadyszkę, yy, no to, to wiadomo, że nie. I jestem bardzo tym w ogóle zaskoczona i zbulwersowana, że ktoś był w stanie narzucić taki rytm myślenia, że ciało pozytywność to jest akceptacja otyłości. Bo wiadomo, że nie. No, I nikt logicznie myśląc no nie zrobi tego. Bardzo Dokładnie dobry tak. jest to ruch, ale w takim ujęciu, żeby patrzeć na to ciało jako swo swoją ostoję, swoje bezpieczeństwo, które jest w stanie dużo zrobić. A nie właśnie co ma nie tak. Bo względne jest pojęcie piękna naprawdę. Dobrze, myślę, że tutaj w tym naszym odcinku padło bardzo dużo fajnych, cennych rad, co zrobić, żeby sobie ułatwić też życie, e, żeby o tym wyglądzie tyle nie gadać, że nie wygląd, a bardziej funkcjonalność, nie to, jak wygląda twoje ciało, ale jak się czuje co twoje ciało. Co może zrobić, tak. co może zrobić, bo jeju, no przecież nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie mogły wstać. Przyczłapać się tu, wejść po tych schodach do studia. <grych> Co prawda, u mnie jeszcze w zadyszce, ale ja jestem wdzięczna za to, że ja mogę tutaj siedzieć. No, są osoby, które nie mają zdrowia, nie mogą wykonywać wiele zawodów, po prostu. Tak. Więc docenijmy swoje ciało. Tak, i też no. pomyślmy sobie o tym jeszcze, jeżeli już tak chcemy inwestować i yy, czy psychologicznie, czy, czy nawet, no, bo to, co robią niestety social media, prawda? No, jeszcze bardziej kształtują to pojęcie szczupłej sylwetki tak będzie. No I poczekaj, bardziej... bo, poczekaj, bo nie mogę zapomnieć o jednym pytaniu, muszę ci przerwać. Dobre. Bardzo ważne pytanie. W kontekście Instagrama szczupłej sylwetki. Uważam, że to, co robią fit trenerzy, nie wszyscy, ale bardzo duża grupa, to zresztą jedna youtuberka zrobiła o tym film. To jest kłamstwo i oszukiwanie ludzi. Bo jeżeli zapraszasz kogoś do treningu, i na przykład ja to zrozumiałam, wyobraź sobie z 3 lata temu dopiero, kiedy mi ktoś powiedział: Ale, Brzoza, ty nigdy nie, trenerka, ty nigdy nie będziesz wyglądać tak jak ja. Chyba że. Rzucisz to, co robisz, i będziesz trenować tyle, ile ja, i będziesz uczyć ludzi, jak jeść, jak trenować. Wtedy będziesz wyglądać tak jak ja. Na miłość boską, dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego, dlaczego trenerzy kłamią? Dla zarobków? A może ja przesadzam, że kłamią? Może, może to po prostu tak ma być? Nie wiem, wyjaśnij mi. Why? Po co my to robimy? Szczerze mówiąc, e, trudno mi jest wyjaśnić, bo to takie zachowania w ogóle nie są dla mnie zrozumiałe i nie ze mną spójne, więc ja absolutnie... Nie odpowiem Ci na to pytanie, dlaczego tak robią. Myślę, że to jest też, jeżeli by miała szukać um, przyczyny, to jest to gdzieś tam chwyt marketingowy. Jest to pokazanie, może nie mają złych intencji, tak? Ja w to wierzę, jeszcze nadal, ale może chcą. Wzbudzić motywację w ten sposób, że... Mm -hmm. Skoro ja mogłam, to ty też. Przyjdź do mnie, bo ja jestem reprezentacją tego, co robię, prawda, bo tak powinno gdzieś tam być. Ma każdą lojalkę, prawda. No ja też staram się jeść bardzo dobrze, bo jak już o tym mówię, to już chcę mieć poczucie takiego sumienia czystego, mm -hmm. więc... Może oni w ten sposób po prostu chcą pokazać, że każdy, kto podejmie jakieś kroki w aktywności fizycznej bądź nawet w cięższych treningach, jest w stanie też osiągnąć sukces. Um, tylko po prostu, może znów forma przekazu, jak zawsze, jest nieprawidłowa i to wychodzi na to, że. że że my to tak też widzimy, bo to jest nasza ocena, to jest twoja ocena i to jest moja, tak. że a on tak robi, oszukuje, bo wcale nie będziesz tak wyglądać. Może ja przesadziłam z tym oszustwem, ale, ja ale rozumiem. wiesz o co chodzi. Tak, bo się takie. Ej, ale ja przez lata byłam oszukiwana, przecież ja nigdy nie będę wyglądać tak, jak ona. Miejmy też świadomość, i ja też celowo o tym powiedziałam, żeby nie, bo na przykład przez lata zaniżało to poczucie mojej wartości, że ja nie umiem zrobić sobie kaloryfera na brzuchu. Nie umiem, a już po porodzie to już w ogóle nie umiem. I ja jestem nic warta, bo ona ma ten kaloryfer i ona urodziła też dziecko, jest trenerką, a ja go nie, nie mam. Nie Oczywiście, umiem. ale zobacz też, e, dobrze że bardzo, że o tym mówisz, że to jest e, znów m, może nieumiejętność selekcji źródeł, z których chcemy korzystać, bo ktoś, kto wie, jakie ma zasoby, jakie ma pokłady, jakie ma ciało, e, zrozumie bardzo dobrze, że mm, no, ja mam inne możliwości, tak. mam inny somatotyp chociażby inne predyspozycje organizmu fizjologii. i tą um, osobę którą spotkałaś trenerkę która ci dopowiedziała no to ja życzę wszystkim takich e, osób e, lojalnych i prawdziwych e, tak. takich które ci powie że no słuchaj ja jestem odrębną jednostką e, i to jest też e, taka nieumiejętność w społeczeństwie polskim właśnie tak jak otyłość mamy mm, stygmatyzowaną że to jest osoba która nic nie robi dużo je i jest leniem tak jest tak, trochę. Tak, no tak. I my z tym nie zasługujesz na sukces, bo jest ponoszłaś porażka, tak, Jesteś gruby, gruba. poczucie winy. I o tym mówią niestety te kampanie społeczne, które mnie przerażają, że nie było jeszcze takiej kampanii społecznej, która by zrealizowała coś, a nie miała tylko intencję perswazyjną i nie pogłębiała poczucia winy u tych osób. Bo niestety właśnie tak kojarzymy, że mm, właśnie osoba otyła, która pójdzie na siłownię, sobie myśli, Okej, okay, no ja jeszcze gorzej, bo tutaj mają już sukces. A ja nie. Tak. Więc niestety, no tak jest to w mediach, ale ja naprawdę sugeruję bardzo dobrą selekcję. Jeżeli nie wiesz, co wybrać, bo może ktoś nie wiedzieć, doradź się, prawda? Ale słuchajcie, no ja nie wierzę w to też, żeby wśród nas tutaj nie wiem, ile to, no, tutaj nas będzie, ale żeby nie było człowieka, który ma wiedzę i pojęcie, że no, ja tego nie zrobię. Przecież ja jestem, mam to. I nie mogę wyglądać jak ktoś inny. Nawet tak. twoja córka, ona nie będzie wyglądała tak jak ty, bo jest odrębną jednostką. Tak. Jest złożona z dwóch osób, które zupełnie są inne, a to jak się jej tam wymieszało, możesz ją tylko super pokierować, możesz wzmacniać jej poczucie wartości, możesz komentować co robi fajnego i, i, i też uważać na te swoje, tak jak podsumowując. Ale słuchajcie, no nie wierzę w to. Naprawdę obudźmy się w ten sposób, że realny pogląd, na to, co mamy i jak, e, jakie mamy możliwości, otworzy nam jeszcze bardziej możliwości inne. Tak. E, tylko nie porównywanie się absolutnie, to nie no jest, jest możliwe. Najgorzej. To nie jest możliwe, A co byś, powiedziała, co byś powiedziała na taką płyętę tego spotkania, że zamiast myśleć o wyglądzie pozytywnie, myślmy o nim mniej? Bardzo po dobrze. dobrze. <laughs> tak. Bo wiesz, ja całe życie starałam siębie przekonać, że ja muszę myśleć pozytywnie o sobie, że to jak ja wyglądam jest okej okay i tak dalej. To znowu zahaczamy o ciało pozytywność. A co jeżeli by podejść od tej strony myśleć po prostu o tym wyglądzie mniej. I to jest fantastyczny koniec, naprawdę, dlatego że y, y, przekierowanie uwagi właśnie na działania, na czynności, na rozwój, na szukanie inspiracji do zdrowego żywienia, do gotowania, do podróży, do, do wychowania pupila, nie wiem, y, prawda, budowania tak. społeczności i tyle jest w życiu świetnych y, działań. A one będą miały efekt, naprawdę taki realny, namacalny efekt, który będzie nas wzmacniał. A skupianie się, inwestowanie myśli i ten fokus na, na wygląd, naprawdę, naprawdę badania. Ja nie mówię, bo zbudowałam sobie tak, taki świat, o którym tak mówię, ale są badania naukowe, które, które o tym mówią, że no. Nie, nie w tę stronę. Nie tędy droga. E, tak. Przy okazji, bo nie wiem czy wrzuciłam wcześniej, ale ja jestem też po lekturze książki Obsesja Piękna René Englen. Polecam, sięgnijcie po to, bo myślę, że jeżeli nasza rozmowa nie wyczerpała. Wszystkich wątków, a nie da się w godzinę Niestety. tego wszystkiego wyczerpać. Tam jest bardzo dużo badań. To jest naukowczyni, yy, profesorka, która przez 15 lat te badania nad obsesją piękna prowadziła. Więc bardzo fajna lektura. Zachęcamy. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej rozmowie. A ja Ci bardzo dziękuję. Powiedziałaś, że to jest super koniec tej rozmowy, a ja myślę, że to jest dopiero początek. No, fantastyczna, dziękuję puenta. bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.